Zofia Zborowska i Andrzej Wrona ujawniają wielkanocne my w kościele. Zofia Zborowska, córka aktorskiej pary Marii Winiarskiej i Wiktora Zborowskiego, zbudowała swój wizerunek na bezwzględnej szczerości, która czasem bywa utożsamiana z duchowym ekshibicjonizmem. Szczególnie chętnie epatuje biologicznymi ciekawostkami na temat swojego organizmu. Dzięki temu mogliśmy się ze szczegółami dowiedzieć, jak przebiegały u niej ciaza, poród i skrzywanie krocza, a następnie poluk i powrót do figury sprzed ciazy. Właściwie trudno się dziwić Zborowskiej, że tak mocno to przeżywała. W końcu oczekiwanie na dziecko i jego narodziny to niezwykle ważny moment w życiu każdego człowieka. A Zborowska jeszcze, czego też nie ukrywała, stoczyła ciężką walkę o macierzyństwo. Wiadomo, że mała Nadzieja jest tak zwanym teczowym dzieckiem, a lekarze nie dawali Zborowskiej zbyt dużych szans na donoszenie ciazy. Obecnie Nadzieja ma 1,5 roku i, ku zgrozie niektórych, nie została ochrzczona. Zupełnie jakby to było obowiązkowe. Zborowska zapewnia, że ani ona ani jej mas nie podejma takiej decyzji, ponieważ są ateistami. Takie podejście jest coraz bardziej powszechne wśród celebrytów. Taka sama decyzja jak Zborowska podjęła Natalia Kukulska, Małgorzata Rozenek Majdan, Lara Gessler i Natalia Siwiec z mezami, a także Mafashion i Agnieszka Włodarczyk. Jak wiadomo, tego rodzaju deklaracja nie zawsze spotyka się ze zrozumieniem całej rodziny. Zborowska jednak nigdy nie dawała do zrozumienia, że jest poddawana w tej sprawie jakimś naciskom. Inaczej sprawa ma się z celebrowaniem świat, gdy dobrym wychowanie nakazuje uwzględnić oczekiwania wszystkich zaproszonych bliskich. Wielkanoc dla wielu Polaków ma wymiar duchowy, dla innych kulinarny, a dla rosnącej rzeszy ateistów jest po prostu okazja do spotkania z rodziną. Jak ujawniła Zborowska w rozmowie z Jastrząb Post, chodzi o to, by przy jednym stole pogodzić oczekiwania wszystkich. Na pewno nie w kościele. Spotykamy się na śniadanie, ale jest to bardziej dla osób, które są wierzące i robimy to dla nich w formie poszanowania ich wiary i tradycji. Natomiast my z mezem absolutnie nie jesteśmy osobami wierzącymi, osobami, które pójdą do kościoła i będą podchodzić do tych świat w sposób szczególny. Dla nas jest to po prostu śniadanie jak każde inne, tylko w większym gronie.